Szczęść Boże, nazywam się Ela, jestem z Kartuz. Przyszłam z pielgrzymką pieszą z Kartuz do Częstochowy, czyli szłam 16 dni, niosąc krzyż. Pan Bóg dał mi wielką siłę, wielka łaska, dałam radę. Wyjątkowy czas, wyjątkowi ludzie, naprawdę polecam. Można odzyskać wiarę w ludzi, tyle dobra otrzymaliśmy. To jest naprawdę budujące, że ludzie potrafią się dzielić tym, co mają. Jestem Ania z diecezji perpińskiej, z Chojnic. Jest przepięknie, szczęśliwie przyszliśmy do mamy, zadowoleni, nosimy nasze intencje za całą diecezję, za nasze rodziny, za kapłanów i każdego z nas. I jest super. Ksiądz Tomasz Mizek, przewodnik kaszubskiej pierwszej pielgrzymki z diecezji perpińskiej na Jasną Górę. Wyruszyliśmy z Kościerzyny 30 lipca, aby dojść tutaj wraz z naszą całą diecezją 13 sierpnia, aby pokłonić się naszej Matce. Myślę, że dla każdego z pielgrzymów był to bardzo owocny czas, kiedy to mógł ofiarować wiele intencji swojej Matce, kiedy mógł modlić w tych wszystkich intencjach, które go inni prosili. Mam nadzieję, że wśród wielu pielgrzymów ten czas nie będzie zmarnowany, że to będzie owocny czas, dzięki któremu na pewno zbliżyli się do Pana Boga i na pewno zbliżyli się do Maryi. Szczęść Boże, Beata i Marek Rudzińscy z Chojnic, właściwie konkretnie z Wierzychowic. 11 rok na pielgrzymce. Fajnie się szło, ciężko, nogi bolą, ale o to chodzi. Trud jest błogosławiony. Im większy, tym większa radość nam towarzyszy. Cieszymy się, że możemy stanąć teraz przed Matką Bożą i oddać jej pokłon. Ania, idę pierwszy raz na pielgrzymkę. W sumie już doszliśmy. Przeżycia niesamowite. To, co można poczuć podczas pielgrzymowania do Matki Bożej, tego nie da się tego w ogóle wytłumaczyć. To trzeba przeżyć. Tą jedność, miłość ludzi, których można tutaj spotkać, tego nigdzie indziej nie doświadczymy. A przede wszystkim miłość Boga. Miłość, naprawdę jeszcze raz miłość. Także zachęcam i polecam. Julia i Dawid, od 3 miesięcy jesteśmy małżeństwem. Jedziemy razem z grupą po ciebie. Jest taka piękna tradycja, że pary, które wzięły ślub w minionym roku, przychodzą na Jasną Górę w strojach ślubnych i przynoszą Matce Bożej swoje małżeństwo, prosząc o potrzebne łaski, o wsparcie. Także bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być i pozdrawiamy. Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać. Cześć Boże! Wszystkim pozdrawiamy! Pozdrawiamy oczywiście z grupy czeskiej, najlepsza grupa ze wszystkich grup. Oczywiście, polecamy wszystkim z całego serca pielgrzymkę. Jest to wspaniałe przeżycie, emocje nie do opisania i musicie być z nami za rok! Tego się nie da, tak musicie to przeżyć samemu. Tak. Polecamy serdecznie! Bo Ty jesteś królowa nieba, na Ciebie! Wanda, Wanda, o! Kiedy nasz Pan stanie z nami w twarzą, twarz spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Teraz niech Matka da Wam swoją dłoń, Waszym bliskim rodzinom, tym, dzięki którym pielgrzymowanie było możliwe. A Bóg błogosławi Was, kroczących inną pielgrzymką, drogą zbawienia. Daj nam swą dłoń i prowadź.